Niekiedy zazdrościmy misjonarzom, że mogą poznawać różne kraje, bo to prawda. Powołanie misyjne to wielka życiowa przygoda pod jednym warunkiem, że się w nią zaangażujemy całym sercem. Co mają wspólnego samochód i misje? Czy w aucie terenowym może wydarzyć się cud? I czy w ogóle jazda autem może być przestrzenią spotkania z Bogiem? O tym porozmawiamy dziś z ludźmi, którzy znaleźli sposób, aby połączyć motoryzację i ewangelizację. Ale wcześniej zobaczmy, jak minął tydzień, a był naprawdę bardzo intensywny. Pielgrzymki do trzech sanktuariów maryjnych. 150 lat gminy Wawer. Święto patrona Polski. Małżeńskie spotkania. Kapłański jubileusz. Konkurs pełen miłosierdzia. Maja. Kilkaset osób pielgrzymowało do Loreto. Sanktuarium Matki Bożej w tej niezwykłej miejscowości pod Wyszkowem od 8 już lat przyciąga czytelników miesięcznika Różaniec i członków rodziny loretańskiej. Mszy świętej przewodniczył biskup senior diecezji warszawsko-praskiej Kazimierz Romaniuk, a konferencję wygłosił duszpasterz rodzin ksiądz Robert Wielądek. Była też prośba o wsparcie ważnego dzieła, filmu Wielka Zmiana o mocy Różańca. Witamy serdecznie parafię świętego Franciszka z Ciechanowa, parafię świętego Floriana z Mogielnicy, parafię świętego Włodzimierza z Brudna i na koniec już olbrzymie brawa dla wszystkich przybyłych, również tych niewyczytanych. Pozdrawiamy również księży, którzy posługują w konfesjonałach. Za chwilę rozpocznie się msza święta. Bóg stał się człowiekiem i czynił jakby wszystko, żeby się pokazać we wszystkich, prócz grzechu, rysach podobnych do człowieka każdego. Pojawił się w Kanie Galilejskiej i tam była też ona. Rozpoczynała razem ze swoim synem dzieło zbawiania człowieka. Na uwagę zasługuje to, jak się Matka Boża zachowała. O nic nie poprosiła Jezusa Chrystusa. Powiedziała tylko, powodowana swoją niewieścią wrażliwością, że wina nie mają. Była przekonana, że jak mu to przekaże, znajdzie sposób na to, żeby się wino znalazło. I znalazło się wino. Większość z nas szykuje się bardzo na Wielkanoc, szykuje się bardzo na Boże Narodzenie. I dlatego postanowiłem dzisiaj przywołać, przypomnieć, zaprosić, abyśmy odkryli naszą osobistą relację z Duchem Świętym. Po pierwsze, Duch Święty przychodzi jako symbol wiatru po to, żeby nam pokazać, że ja mam ogromną moc. Po drugie, przychodzi do nas jako ogień, bo woda czyści tylko powierzchnię, a ogień wchodzi do głębi. I Duch Święty, jak mówi do nas Jezus, przychodzi po to, abyśmy poznali prawdę. Moi drodzy, myślę, że wszyscy jesteście jakoś wielką rodziną loretańską. Jeśli ktoś z was dzisiaj poczuje się zaproszony przez Maryję do tej rodziny, by iść drogą głębszego zawierzenia jej, można się również zapisać. Bo członkowie rodziny loretańskiej myślę, że jeszcze więcej otrzymują. Bo Maryja szczególnie troszczy się o tych, którzy jej zawierzyli. Ksiądz Kopotowski wołał: kto wydarł wiarę i religię z serc licznych tysięcy? Gazety złe, odpowiadał. Kto zatruł wielką część młodzieży i doprowadził do nieobyczajności i występku? Gazety złe. Od złych gazet pochodzi największa część zepsucia, niewiary, nieobyczajności i zatrucia ludu. Za chwilę odśpiewamy hymn Światowych Dni Młodzieży, który przygotowuje nas na to wielkie wydarzenie już za kilkanaście tygodni. To jest wielka batalia o Polskę. Czy ona będzie wierna Bogu? Wiele krajów europejskich nie chce, żeby Polska była wierna Bogu. No bo jeżeli okaże się, że w tej Europie jest taki kraj, w którym nie zabija się dzieci nienarodzonych, w którym małżeństwo jest święte i nierozerwalne, że wiara w Boga jest pierwszą, największą wartością, to wtedy inni muszą jakoś przemyśleć to, co u nich się dzieje. To jest dzieło ewangelizacyjne.
I bardzo potrzebujemy Państwa wsparcia. Wsparcia na trzy różne sposoby. Przede wszystkim prosimy o modlitwę, dlatego że uważamy, że film o modlitwie różańcowej bez samej modlitwy nie ma sensu. Gmina Wawer ma już 150 lat. Z tej okazji kardynał Kazimierz Nycz i arcybiskup Henryk Hozer sprawowali uroczystą mszę świętą w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie-Rzeżniu, która także obchodzi jubileusz i to nawet bardzo imponujący 600-lecia istnienia. Po Eucharystii uroczystość uświetnił koncert chóru Filharmonii Narodowej. Chór Filharmonii Narodowej myślę, że można nazwać pierwszym chórem Rzeczypospolitej. To zespół, który prowadzony jest od 38 lat przez profesora Henryka Wojnarowskiego. Dziękujemy za 150 lat istnienia gminy Wawer. Dzisiejsza uroczystość jest jednocześnie podziękowaniem za 610 lat istnienia tejże parafii pod wezwaniem Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzeżniu. Tę parafię erygował biskup poznański Wojciech Jarzębiec już w 1406 roku. Z części parafii świętej Anny w Warszawie, Wilanowie. Była to pilna konieczność duszpasterska, ponieważ mieszkańcy prawego brzegu Wisły, by się dostać do parafii w Wilanowie świętej Anny, musieli pokonywać nurt Wisły, gdzie nie było mostu. A więc albo łodziami, albo jakimiś tratwami, albo też próbowali przejść w zimie po lodzie i wielu tonęło. W związku z tym powstanie parafii w Rzeżniu było odpowiedzią na bardzo pilną potrzebę ludzi. Równocześnie pokazują te dwie rocznice, te jubileusze, także wzajemną współpracę Kościoła i samorządu i państwa przy zachowaniu autonomii, jaka obowiązuje obie strony tego twórczego dla człowieka, dla rodziny, dla społeczności dialogu. Zaczęliśmy program od tematu pielgrzymowania, to teraz wracamy do niego. W minionym tygodniu około 150 osób powędrowało w drugiej pieszej pielgrzymce Żywego Różańca. Pielgrzymi przeszli z kościoła świętej Faustyny do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej na Brudnie. Jedna z uczestniczek opowiedziała nam, jak rozważanie tajemnic Różańca i oddanie się Maryi zmieniło jej życie. Dzisiaj odbyła się pielgrzymka ze świętej Faustyny do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Coś pięknego, przyszliśmy do swojej matki, do mamusi, która nas kocha. Zawsze jak dziecko przyjdzie do matki, to zawsze coś otrzyma. Zawsze mamusia da kawałek torcika. No i tak sobie myślę, że tutaj wiele, wiele łask na pewno na nasze rodziny spłynęło. Mogliśmy właśnie być jako wspólnota. Iść przez nasze osiedle, nie wstydząc się nawet, byli ludzie młodzi, byli mężczyźni, nie wstydząc się modlić się na różańcu. Dlaczego różaniec? No, dlatego, że Maryja mnie zaprosiła do tego różańca. Zaprosiła mnie 4 lata temu przez moją koleżankę. Powiem, że różaniec nie był mi bliską modlitwą, ponieważ na różańcu w ogóle nigdy się nie modliłam i zawsze mi się kojarzył z taką klepaniną. I tak kiedyś mówiłam, Panie Jezu, rozkochaj mnie w swojej matce. No i taką dostałam łaskę, że mnie rozkochał w tej swojej matce. Może dlatego, że nie mam też swojej matki ziemskiej. Też jako mała dziewczynka czy dorastająca nie miałam dobrych stosunków ze swoją matką. Więc tą całą miłość, której tak w dzieciństwie nie miałam i wieku takim dorastającym, dostałam teraz od Matki Bożej. Chociaż powiem szczerze, że nie umiałam się w ogóle modlić na różańcu. Nawet nie wiedziałam, co to znaczy tajemnica. Wiedziałam, jak różaniec wygląda, ale tak sobie pomyślałam, Matka Boża nie bała się odpowiedzieć Bogu, tak? Mi się wydaje, że ja też właśnie nie bałam się odpowiedzieć.
Co odkryłam? No przede wszystkim to, że każdego dnia siebie i swoje dzieci mogę oddawać w ręce niepokalanej Matki Bożej. I to jest chyba taka największa dla mnie taka radość i jeszcze taka następna radość, że wspólnota. Po prostu wiem, że każdego dnia, mimo że się nie widzimy, ale wzajemnie niesiemy się po prostu na rękach do nieba. Maryja wyprosiła mi taką łaskę przemiany mojego życia, ponieważ poza kościołem, to znaczy nie chodziłam do kościoła, nie modliłam się, trwało to ponad 20 lat. Też, że mój syn się modli ze mną na różańcu, który ma 14 lat, modli się od 2 lat. To jest fenomen po prostu. Kolejne cuda też wyprosiłam, na pewno łaskę nawrócenia dla swojej córki. I jakoś do przodu wszystko idzie. Mamy od zeszłego roku października w naszej diecezji nieustający rycho. Jest ponad 1400 osób. Każda osoba w domu modli się. 24 godziny na dobę są zapełnione. Wierzę w to, że to rycho będzie już nieustane do końca tutaj świata chyba. I że te mury właśnie tego zła, tego grzechu przez tą naszą modlitwę będą zburzone. Był znienawidzony za to, że chciał jedności chrześcijan i głosił naukę Kościoła katolickiego. Święty Andrzej Bobola, patron Polski, żył setki lat temu, ale jego historia i trudna wręcz do wyobrażenia męczeńska śmierć dotykają ludzi do dziś. W jego święto, 16 maja, uroczystą mszę świętą w kościele pod wezwaniem tego męczennika odprawił arcybiskup Henryk Hozer. Przy okazji dzieci komunijne przeżywające Biały Tydzień miały okazję poznać bliżej postać jednego z patronów Polski. Był znienawidzony przez tych, którzy chcieli rozłamu, a nie chcieli jedności. Złapali go kozacy, zdarli z niego sutannę, suknię kapłańską i na pół obnażonego przywiązali do słupa i zaczęli bić nachajkami. To były takie jak pałki policyjne. Później upletli z gałęzi wierzbowych korony, założyli mu na głowę, ale tę koronę tak ściskali, żeby go jak najbardziej bolało, ale uważali, żeby czaszka nie pękła jeszcze. Tak skończył życie jak Pan Jezus. Święty Andrzej Bobola, który był kapłanem, był człowiekiem bardzo wykształconym, był z wielką czcią pochowany, ale po wielu latach, bo święty Andrzej był 400 lat temu, gdy bolszewicy opanowali te ziemie dawniej polskie, wywieźli jego ciało do Moskwy. Tam wyjęli z trumny i rzucali o ziemię. Myśleli, że się rozpadnie. Jego ciało zostało złożone w Warszawie na ulicy Rakowieckiej w kościele świętego dzisiaj Andrzeja Boboli. I dlatego dzisiaj będziemy się mogli modlić za wstawiennictwem Andrzeja Boboli, żebyśmy byli tak wierni Panu Jezusowi, jak On był. On się wiary nie wyrzekł. W czasie tych strasznych tortur mówił, że jest katolikiem, jest księdzem katolickim, że wierzy w Jezusa Chrystusa, w prawdziwy Kościół i wiary się nie wyrzekł. I my też nie będziemy się wiary wyrzekać. Życzę Wam, żeby święty Andrzej Bobola był Waszym przyjacielem. Ktoś Was prześladuje, to módlcie się do Andrzeja Boboli, waszego patrona parafii, to tym bardziej was wysłucha i będzie wam pomagał tak, jak tylko on potrafi. Będzie prosił Pana Boga, żeby wam pomóc, żeby zesłał swojego ducha i ten duch przyjdzie ze swoją mocą i was obroni, was pocieszy, da wam dużo radości. Amen. Małżeńskie radości i problemy, moralne dylematy, wychowawcze troski. Między innymi tym dzielą się uczestnicy spotkań małżeńskich, jakie odbywają się cyklicznie w parafii pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Miedzeszynie. W minionym tygodniu gościem spotkania był ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. Spotkania małżeńskie odbywają się w parafii Dobrego Pasterza na Wawrze. Są to spotkania, na których gromadzą się małżonkowie z różnym stażem małżeńskim. Rozmawiamy na nich o małżeństwie, o istocie piękna kobiecości, męskości, o relacjach z dziećmi. Kobieta i mężczyzna są bardzo różni. Tę różność trzeba dostrzec i ją po prostu zasymilować, prawda? I nie próbować, jak to późniejszej fazie małżeństwa jest, że się zmusza drugą stronę, żeby była taka sama jak ja, prawda? Ja lubię kisiel, a on kisielu nie lubi.
to byś mógł też polubić kisiel, cholero jasna. I te tyrady niekończące się, ty zawsze, ty nigdy. Generalizacje oczywiście, znamy to, znamy. Myśmy to przeżywali zresztą w układach też afrykańskich, kiedy już tak dobrze usytuowaliśmy małżeństwo, to ci mężowie zamiast iść do knajpy się napić piwa i tam z koleżkami pensję swoją wydawać, to wracali do domu i mówili, że was zatruli. To jest niemożliwe, żeby mężczyzna po pracy się spieszył do domu, a nie do kabaretu tak zwanego, czyli do takiego baru, prawda? W 40 latach życia często dzieci już opuszczają dom. Rodzice zostają sami. Ich okres płodności się kończy. Pokusy są straszne ze strony mężczyzn zwłaszcza. Zostawić żonę i wziąć sobie 20 lat młodszą i sobie przedłużyć niby w ten sposób życie, ale życie się w ten sposób nie przedłuży. Kilka dni temu wchodziłem w stulecie mojej żyjącej ciotki. 100 lat ma i nie ma zamiaru umierać. Zapraszamy wszystkich na te spotkania. Odbywają się one w każdą drugą i czwartą środę miesiąca. W kapłaństwie najważniejsza jest dyspozycyjność, mówił biskup warszawsko-praski w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Spotkali się tam księża z trzech diecezji, którzy 25 lat temu zostali w tej świątyni wyświęceni. Bo wyjaśnijmy, że w tamtym czasie dzisiejsze diecezje warszawsko-praska i łowicka były częścią archidiecezji warszawskiej. Bracia kapłani z trzech diecezji, które dawniej stanowiły wielką archidiecezję warszawską, zbieramy się w miejscu, które dla was jest bardzo drogie i w czasie, w tym samym czasie, w którym przez włożenie rąk otrzymaliście sakrament kapłaństwa i który rozpoczął 25 lat waszej posługi. W życiu kapłańskim konieczna jest ogromna dyspozycyjność i odejście od takiego szczegółowego programowania swojego życia, aż do jubileuszu 50-lecia kapłaństwa. Bo Pan Jezus od nas wymaga mobilności. Swoim uczniom w testamencie, w ich rozesłaniu apostołom powiedział: idźcie na cały świat i nauczajcie. Nie mówił siedźcie, tylko idźcie. Wiara w Kościół jest trudna. Jak powiedział kardynał Wyszyński, ci, którzy dla Kościoła pracują, najwięcej od tego Kościoła wycierpią. Tak jak małżonkowie najwięcej cierpią od współmałżonka najczęściej. Niech się rodzą moje i wspólne nasze do was, jubilatów, życzenia, żeby te jubileusze były wyrazem tego wielkiego dobra, które się staje przez kapłańskie wasze ręce w Kościele, a pochodzi od Pana Boga. Papież Franciszek do kapłanów powiedział, żeby nigdy nam nie zabrakło pokory. Niech to będą życzenia dla nas wszystkich, abyśmy zawsze mieli Pana Jezusa w sercu i byli pokornymi. Bądźmy ludźmi powszechnego zaufania. Bądźmy tymi, którzy głoszą dobrą i radosną nowinę. Amen. Młodsi rysowali, a starsi pisali wiersze i opowiadania. W piątek w sali kurialnej w Warszawie odbył się finał konkursu pod tytułem Mocny, kto ufa miłosierdziu Bożemu. Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych robili prace graficzne inspirowane przypowieścią o synu marnotrawnym, a starsi pisali utwory literackie na podstawie historii miłosiernego Samarytanina. A tak wyglądało wręczenie nagród. Najserdeczniej witam dzisiejszych bohaterów wydarzenia, czyli dzieci ze szkół podstawowych z terenu całej naszej diecezji. Konkurs w tym roku przebiegał w dwóch kategoriach. Ten sam tytuł właściwie dla dwóch kategorii. Mocny, kto ufa miłosierdziu Boga. I dla klas 1-3 był to konkurs plastyczny, natomiast dla klas 4-6 był to konkurs literacki. Młodzież miała okazję napisać wiersz lub tekst prozy. Będą dzisiaj rozdawane nagrody, bo właśnie takie piękne dzieło, które stworzyliście, piękną pracę, którą wykonaliście, wymaga nagrody. Zgadzacie się na nagrody? No przecież. Więc
Drodzy Państwo, ja przede wszystkim chcę Wam podziękować, że wzięliście udział. Myślę tutaj zarówno o dzieciach, jak i dorosłych, bo przecież na pewno nauczyciele Was wspierali. Ja cieszę się, że tego pewnie nie pierwszego, ale kolejnego dobrego wyboru żeście dokonali, bo zapewne można było, nie wiem, spędzić więcej czasu przed telewizorem. Wybraliście refleksję, zastanowienie się, poszukanie. Gratuluję mądrości wyborów i obyście jak najwięcej ich w życiu dokonywali. Dziękuję ślicznie. Bardzo się cieszę z pierwszej nagrody, ponieważ nie myślałam, że zajmę pierwsze miejsce. Myślałam, że przynajmniej wyróżnienie, ale że nie pierwsze. Nie spodziewałam się, że zajmę pierwsze miejsce. Musiałam zrobić plakat, jak syn wrócił do ojca. PKO Bank Polski włączył się w ten konspekt nagród i wsparcia dzieci. Od wielu, wielu lat wspieramy i staramy się rozwijać polską młodzież, zarówno uczestnicząc właśnie w tego typu przedsięwzięciach, jak również już na etapie szkolnym. Na czterech kółkach do Częstochowy. 13 i 14 maja odbyła się 15. już ogólnopolska pielgrzymka kierowców na Jasną Górę. Setki samochodów zapełniły wzgórze. Pytanie, po co? Czy taka zwykła, prozaiczna, przyziemna czynność jak jazda autem może być przestrzenią uświęcenia? Będę dzisiaj o tym rozmawiał z moimi gośćmi. Są z nami Zofia Sokołowska i Mateusz Sigiel z Miwa Polska. Witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Miwa Polska jest jednym z organizatorów 15. już ogólnopolskiej pielgrzymki kierowców na Jasną Górę. Zaraz więcej o tej pielgrzymce powiemy, ale na sam początek kilka słów o Waszej organizacji. Miwa Polska zajmuje się taką nietypową działalnością. Chyba nie macie w swoim rodzaju konkurencji, można powiedzieć. Czym się zajmujecie? Miwa Polska to przede wszystkim i tak naprawdę to jest jeden z główniejszych punktów naszej organizacji. To jest zdobywanie środków na dokupienie, ewentualnie tutaj wsparcie misjonarzy w środkach transportu. Misjonarze, ci, którzy niosą Chrystusa, muszą też tego Chrystusa nieść na czymś, tak? Często jeżdżą po górach motocyklami, jeżdżą po wioskach w Afryce samochodami. No i my właśnie te samochody, środki transportu, rowery staramy się im zapewnić. Czyli pomagacie im zanosić dobrą nowinę w najdalsze krańce ziemi, nawet te trudno dostępne stopami. Tak jest. Tak jak święty Krzysztof niósł Chrystusa, tak i oni niosą, a my im pomagamy. To już wiemy, że macie z samochodami dużo wspólnego. Stąd ta współpraca z Krajowym Duszpasterstwem Kierowców i stąd organizacja właśnie tej pielgrzymki. A właśnie, Krajowe Duszpasterstwo Kierowców. No zobaczcie, mamy Duszpasterstwo Młodzieży, mamy Duszpasterstwo Rodzin, Duszpasterstwo Służby Zdrowia. A Duszpasterstwo Kierowców wydawałoby się, jak to połączyć, prawda? Tutaj jazda samochodem, tysiące spraw, tysiące wyzwań, tysiące rzeczy, które za pomocą samochodu załatwiamy. A tutaj właśnie, na przykład modlitwa. W jaki sposób te dwie rzeczy połączyć ze sobą? Przede wszystkim przestrzegając też przykazania. My jako Miwa Polska, jako też duszpasterstwo we współpracy, można powiedzieć, z Duszpasterstwem Krajowym Kierowców, stworzyliśmy taki dekalog kierowcy, według którego każdy kierowca powinien jechać, którego powinien przestrzegać na drodze, zwracając przede wszystkim uwagę na to, żeby jechać bezpiecznie i żeby też dbać o bezpieczeństwo tych osób, które na drodze spotyka. Czyli krótko mówiąc, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to nasza wiara zobowiązuje nas, wiadomo, w całym życiu, ale również za kółkiem. W jaki sposób możecie przeczytać ten dekalog? Jak brzmią przykazania kierowcy katolika? Pierwsze, nie będziesz egoistą na drodze. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu świętego Krzysztofa. Kiedy wyruszasz w drogę, umiej też podziękować. Szanuj pieszych. Nie zabijaj, bądź trzeźwy. Zapnij pasy, będziesz bezpieczny. Nie bądź brawurowy w prędkości. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo. Pomagaj potrzebującym na drodze. Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę naszej policji. Tutaj sam jestem tak naprawdę kierowcą i muszę powiedzieć, że te przykazania dużo mi dają, bo stojąc w korkach tutaj w naszej stolicy, czy jeżdżąc, człowiek dużo się denerwuje, ale wtedy też zobaczę sobie na te przykazania dekalog Miwa Polska i wtedy sobie przypomnę, że mamy być miłosierni. Tak jak papież ogłosił rok miłosierdzia, tak też te przykazania, ten dekalog skłania nas, abyśmy bardziej tym miłosierdziem kierowali się właśnie na drodze. To jak być miłosiernym, gdy takie nerwy chwytają człowieka za kierownicą?
No to niech Cię Bóg błogosławi. Wtedy bierzemy obrazek świętego Krzysztofa i święty Krzysztofie, wspomagaj nas. Powiem tak, ciężko jest tak naprawdę też na drodze opanować swoje nerwy, ale właśnie po to jest duszpasterstwo kierowców, aby nas prowadziło, jak to robić. Tutaj też myślę, że drugą rzeczą, którą robimy wspólnie z duszpasterstwem kierowców, jako Miwa Polska, to jest dziękczynienie za te przejechane kilometry. Mamy akcję między innymi jeden grosz za jeden kilometr, gdzie ludzie mogą podziękować Panu Bogu za każdy przejechany kilometr, a przy okazji składają ofiarę też na misję, na misjonarzy, między innymi na te pojazdy, o których rozmawialiśmy wcześniej. No i między innymi takimi osobami, które dziękują za swoje przejechane drogi, są nasi przyjaciele, przyjaciele Miwy Polska, Jacek Czachor, Marek Dąbrowski, kierowcy rajdowi, którzy razem z nami modlili się na Jasnej Górze. Oni w sposób szczególny dziękowali za swoje drogi podczas ubiegłego rajdu Dakar, gdzie w niektórych momentach było groźnie, niebezpiecznie, ale mimo tego, że święty Krzysztof był z nimi, nic im się nie stało i mogli przyjechać do końca, przyjechać całą metę. I tu przechodzimy właśnie płynnie do tematu samej pielgrzymki, ponieważ rajdowcy byli również na Jasnej Górze i tam Matce Bożej za te przejechane kilometry podziękowali. Ale to nie był jedyny element tej pielgrzymki. Co jeszcze ważnego się wydarzyło na Jasnej Górze? To my przede wszystkim pojechaliśmy podziękować i otoczyć też modlitwą naszych ofiarodawców, dlatego że głównie naszymi ofiarodawcami Miwa Polska są kierowcy. I my też właśnie jako dziękczynienie, jako podziękowanie za tych ofiarodawców, za ich złożone ofiary, pielgrzymowaliśmy do Matki Bożej na Jasnej Górze, żeby też właśnie otoczyć ich modlitwą, wspierać, być z nimi, pokazać też w jakiś sposób, że doceniamy to, co oni robią dla misjonarzy i też prosić o dalszą pomoc, o opiekę na dalsze przede wszystkim przejechane kilometry i o to, żeby być miłosiernym na drogach, nie tylko na drogach, ale też, żeby to miłosierdzie okazywać wszędzie. Na Jasnej Górze padły też liczby z tego, co śledziłem. Można się było zapoznać z kilkoma takimi statystykami, które no właśnie są optymistyczne, pesymistyczne? Powiem tak, w czasie pielgrzymki kierowców na Jasnej Górze byli obecni też funkcjonariusze policji, ci, którzy tak naprawdę pilnują, aby nic na drogach złego się nie stało. Oczywiście jest ta droga duchowa, gdzie pilnuje nas święty Krzysztof i Pan Bóg, ale też policjanci wspierają nas, żebyśmy bezpiecznie dojechali na drodze. No i w tym roku od 30 lat według statystyk tutaj Komendy Głównej Policji był to najbardziej niebezpieczny rok, jeśli chodzi pod względem bezpieczeństwa na drodze. Tak naprawdę mniej osób zginęło w porównaniu do ubiegłego roku. Mając tutaj statystyki, widzę, w tamtym roku było prawie 33 tysiące wypadków. Zginęło 3 tysiące osób, mniej o 264 osoby niż w tamtym roku, ale dalej to bezpieczeństwo na drogach troszeczkę u nas w Polsce kuleje, można by tak powiedzieć. Dlatego też my jako Miwa Polska z duszpasterstwem też wspieramy wszystkie działania, które zdążają do tego, abyśmy byli bezpieczni na drodze. Tak jest, dlatego też na pielgrzymce kierowców wśród gości byli policjanci, była służba celna, którzy jeżdżą też, zajmują się drogą, byli przedstawiciele różnych organizacji, które zajmują się transportem, dyrektorzy WORD-ów byli, więc szliśmy do przodu i staraliśmy się, aby właśnie ten aspekt bezpieczeństwa też był mocno zaznaczony. Podczas pielgrzymki miało też miejsce, no wiadomo, msza święta, ale też poświęcenie samochodów, jak to wyglądało? Po mszy świętej kierowcy rajdowi wraz z ojcem Kazimierzem Szymczychą, sekretarzem Komisji Episkopatu do spraw misji oraz ksiądz Marek Gizicki, misjonarz z Tanzanii, właśnie wsiedli, można powiedzieć, do samochodu, do rajdowego samochodu Marka Dąbrowskiego i Jacka Czachora i po prostu udali się w stronę parkingu i tam święcili wszystkie pojazdy, które na parkingu były. Samochody, autobusy, po prostu wszystko, co tam można powiedzieć stało. Po części też można powiedzieć, że Pan Bóg nam pomógł, bo deszcz padał i to też takie błogosławieństwo tutaj ksiądz ojciec Kazimierz tak śmiał się, że można poświęcić tak naprawdę chmury i wszystkie auta będą poświęcone. Ale to jest właśnie ten aspekt bezpieczeństwa, Pan Bóg jest z nami, policja jest z nami, ale też w ubiegłym roku, tak jak powiedziałem wcześniej,
trochę osób zginęło, tak? Prawie 3000 osób na drogach zginęło. Dlatego też na koniec pielgrzymki ostatnim punktem była droga krzyżowa. Droga krzyżowa odprawiona w intencji tych wszystkich, którzy zginęli na drogach. Ludzie, gdzie prawie kilkaset, prawie tysiąc osób uczestniczyło w tej drodze krzyżowej, modlili się za wszystkich zmarłych na drogach, którzy zginęli. Zostawili też pamiątkowe znicze pod pomnikiem Ojca Świętego, aby pokazać, że pamiętamy o nich wszystkich. Rzadko pamiętamy właśnie tak na co dzień o tych wszystkich, którzy giną w wypadkach. Tyle razy słyszymy w mediach o wypadkach. Staje się to często nas taką normalnością medialną. Ja sam jako dziennikarz spotykam się z tym, czy mówiąc o wypadkach, jak łatwo można się znieczulić na liczbę ofiar. Więc to niesamowicie istotne, żeby właśnie pamiętać również o nich w modlitwie, o ludziach, którym życie zakończyło się tak niespodziewanie, tak nagle w formie wypadku drogowego. Czyli można podsumować, że Miwa Polska łączy trochę takie dwa światy. Z jednej strony no, i kierowców, no bo główni wasi ofiarodawcy to są właśnie kierowcy, którzy no, modlą się, wspierają was i z tego dzieła, tej modlitwy, tego wspierania korzystają również kierowcy, misjonarze w dalekich krajach. W jakich krajach? Komu pomagacie? Pomagamy polskim misjonarzom, którzy są, pracują we wszystkich krajach misyjnych. Jest to głównie Afryka, Ameryka Południowa, ale też zdarzały się projekty i w różne kraje azjatyckie i też nawet i w daleką Arktykę. Jakie to muszą być samochody? Czasami są bardzo trudne tereny. To, co u nas jest, nie wiem, w wielkości parafii, to tam odpowiada tak naprawdę naszej diecezji, czasami całej naszej Polsce, więc trzeba faktycznie tych kilometrów dużo przejechać, a dróg nie ma takich jak u nas. Wystarczy popatrzeć na te tutaj zabawki. Zerknijmy, no właśnie, mamy tutaj innymi kilka pojazdów. Tak, to są zabawki wykonane przez dzieci z krajów misyjnych, gdzie ręcznie robili, no i tak, widać tutaj ładny samochód, pick-up. Najczęściej misjonarze jeżdżą takimi autami, gdzie z tyłu też mogą ewentualnie zabrać ludzi. Mamy bardzo fajne zdjęcia, gdzie na jednym samochodzie jedzie tak naprawdę 20 czy 30 osób. Jest też bardzo piękna historia. Na jednym z takich samochodów narodziła się Miwa Polska, można by tak nazwać. Dziewczynka została nazwana ze względu na to, iż urodziła się na pace samochodu, który został ofiarowany przez Miwę. No i tutaj w podziękowaniu dzisiaj nosi imię Miwa. Czy to są tylko samochody? Widać, że chyba nie. Nie, tak naprawdę na misjach przydatny jest każdy pojazd. Wszystko, co od jeździ. Samochodu, nawet i powózek inwalidzki. I tak mając też właśnie doświadczenie pracy misyjnej, dlatego że pracowałam 5 lat na misjach w Peru, wiem, jak ważny jest pojazd. I tak przede wszystkim pomagamy w zakupie samochodów. I najwięcej jest próśb, projektów o pomoc w zakupie samochodów, właśnie takich podobnych jak ten samochodzik. Ale też pomagamy w zakupie motocykli, rowerów, łodzi, silników do łodzi, wózków inwalidzkich ostatnio, a też mieliśmy takie projekty jak skutery śnieżne właśnie dla misjonarzy, którzy pracują na Arktyce i też nawet zdarzył się taki projekt, w którym misjonarz prosił o pomoc w zakupie konia. Tutaj mam między innymi, tak jak realizowały się nasze projekty przez ostatnie 15 lat obrazkowo, też tutaj dopowiedzieć to, co mówiła Zosia. Pomogliśmy też misjonarzom w zakupie 3 traktorów, 2 kładów. Również nawet kupiliśmy 1 rikszę. Więc widać, tak naprawdę skala naszej pomocy jest bardzo duża. Zrealizowaliśmy prawie 2000 różnych środków transportu. Jak widać, samochodów było najwięcej, bo prawie 500. Czyli wszystko, co jest w stanie przemieścić człowieka z punktu A do punktu B, przyda się. Czekamy jeszcze na projekt na słonie ewentualnie, bo też jeżdżą czasem. Do czego służą te pojazdy na miejscu? Czy tylko do przewożenia, nie wiem, większej, tak jak pan wspomniał, samochodem większej liczby osób z miejsca na miejsce, czy też do jakichś towarów? To znaczy samochody, wszelkie pojazdy, którymi posługuje się misjonarz, przede wszystkim niosą Chrystusa. Są takimi środkami pomocy, narzędziami do tego, żeby... Żeby misjonarz mógł się dostać w jakieś miejsce. Tak, żeby Ewangelia mogła dotrzeć w jak najdalsze miejsca świata. I to jest taki główny cel. A że misjonarz na misjach nie tylko ewangelizuje, ale robi wszystko to, co po prostu jest i zajmuje się i pracą charytatywną i wszelaką działalność, można powiedzieć, prowadzi, to wtedy te pojazdy też służą w innych celach. I właśnie, żeby coś dowieźć, żeby przewieźć ludzi, żeby dotrzeć do wioski,
Żeby właśnie chociażby, tak jak w przypadku Miwy, małej Miwy w Afryce, żeby dowieść kobietę do ośrodka zdrowia, do porodu. Bardzo ciekawe też są projekty, które mamy na ambulanse w krajach misyjnych. Najczęściej to jest Afryka, gdzie bardzo dużo osób mają utrudniony dostęp do ośrodków zdrowia. No właśnie, które są często tylko w większych miastach, w stolicach, prawda? Tak, dlatego też mamy takie projekty, gdzie zakupujemy ambulanse dla misjonarzy, gdzie mogą też jeździć po te chore osoby. Czy to jest taka zwykła erka, jaką widzimy na ulicach? To jest niezwykła erka, muszę powiedzieć. Czasem to tak naprawdę też są samochody, które mają dużo pakę, bo bądźmy szczerzy, w tamtych warunkach, w tamtym klimacie ciężko jest w samochodzie leczyć. To bardziej karetki do przewozu, przede wszystkim do przewozu ludzi. Ale też z jednych z projektów, ostatnich naszych projektów, najnowszych, to są promienie miłosierdzia. Wózki na misję. Ojciec Święty, jak wiemy, Franciszek, ustanowił 2015 rok rokiem miłosierdzia i z tego względu też powzięliśmy my działania, aby znaleźć coś takiego, gdzie możemy też świadczyć miłosierdziem. No i takim przypadkiem są wózki. Inwalidzkie. Jak taki wózek wygląda? To chyba nie jest coś, co przypomina nasze wózki, które widzimy w szpitalach, prawda? Te wózki są różne. Mamy większość projektów, które nadeszły do naszego biura, to są projekty na tak zwane trzykołowe tricycles, trzykołowe wózki inwalidzkie, którymi można powiedzieć chorzy, chorzy po prostu używają rąk do tego, żeby się poruszać. Czyli taki rower na ręczne pedały, można tak, powiedzieć. Tak, można tak powiedzieć. Głównie przydają się osobom poszkodowanym w wyniku jakichś chorób czy wypadków? To różnie jest, ale myślę, że... Najczęściej co jest przyczyną inwalidztwa na misjach? Najczęściej, czy na przykład dzieci rodzą się z jakimiś wadami, że nie mogą chodzić, czy po chorobie Heinego Medina. Różne są przypadki. Tutaj też czytałem między innymi prośbę przed wyjazdem od sióstr z Ruandy, gdzie w wyniku walk jeszcze często właśnie ludzie tracą kończyny swoje. I to też jest między innymi projekt na wózek dla jednego ojca, 8 dzieci, który nie ma 2 nóg i leży w domu. A często jest tak też w tych krajach, że dzieci chore, dzieci czy ogółem osoby chore, to są takie osoby, których nie można pokazywać, bo ludzie się wstydzą. Często tak naprawdę sąsiedzi nawet nie wiedzą o istnieniu takiej osoby. Dlatego ten wózek jest dla nich otwarciem się na świat, otwarciem drzwi do tego, żeby mogli wyjść, żeby mogli zobaczyć często to, co nas otacza, ten piękny świat. Skąd pozyskujecie takie specjalistyczne czasami pojazdy? Czy to jest po prostu kwestia odwiedzenia sklepu samochodowego i zakupienia za to, co zbierzecie samochodu, czy wejścia w jakiś układ z kimś, kto takie specjalistyczne auta produkuje? Znaczy, wygląda to tak, że my po prostu przesyłamy środki na zakup takich wózków inwalidzkich, a one już są zakupywane czy produkowane już na miejscu. Bo tak jakby w przypadku takich specjalistycznych właśnie napędzanych jakby taki ręczny rower, no to one są specjalnie produkowane dla danego ośrodka, ale też już na miejscu, żeby to też miało taki charakter, żebyśmy my jakby wspierali w jakiś sposób też ludzi. Tamtejszą działalność. Tak. A samochody płyną stąd? Czy nie. Też tam są zakupywane? My z Polski nie wysyłamy żadnych samochodów, dlatego że koszty wysyłki są zbyt duże, ale też niektóre projekty realizujemy przy współpracy z Miwa Austria i Miwa Austria czasem wysyła. Czyli można powiedzieć, że oprócz pomocy takiej fizycznej w postaci tego, że ktoś ma samochód, jest to też wsparcie dla lokalnej działalności gospodarczej. Jak można wam pomóc? Co moglibyście powiedzieć tym, którzy teraz może nas oglądają i zainteresowali się waszą organizacją? Serdecznie zapraszamy przede wszystkim wszystkich na naszą stronę internetową www.miwa.pl. Tam można znaleźć wszystkie informacje, w jaki sposób możemy pomóc. Przede wszystkim zachęcamy do akcji 1 grosz za 1 kilometr. Przeliczmy sobie, zobaczmy na licznikach samochodowych, ile przejechaliśmy w ubiegłym roku kilometrów. Przeliczmy to razy 1 grosz
i tą ofiarę można złożyć między innymi na nasze organizacje, gdzie te pieniądze potem trafią bezpośrednio do misjonarzy. Tak samo można wspomóc nas przede wszystkim modlitwą, wsparciem modlitewnym, jak również pocztą pantoflową, opowiadając o nas, mówiąc o takiej organizacji. Pamiętajmy, nieśmy Chrystusa, każdy z nas niesie Chrystusa, tak jak Święty Krzysztof, tak jak patron kierowców, tak samo i my możemy nieść Chrystusa między innymi poprzez pomoc dla misjonarzy. No i też warto bardziej szanować własne samochody, doceniać, że się je ma, bo wielu, wielu ludzi na świecie takiego luksusu nie ma, chociaż bardzo by go potrzebowało. Wiem, co mówię, bo sam jestem całkiem świeżo po stłuczce, która zaowocowała stłuczce, to mało powiedziane, wypadku, który zatował z kasowaniem samochodu. To przekażemy może dekalog, żeby częściej sobie przeczytać przed drogą i koniecznie odmówić, to może koniecznie będzie mniej stłuczek. Gdzie taki dekalog można jeszcze od was dostać? To obrazki można dostać u nas w biurze w Warszawie. I w internecie też znajdziemy dekalog. Tak samo jak każdy, kto zechce napisać do nas, czy poprzez Facebooka, czy maila, oczywiście taki obrazek z dekalogiem kierowcy Miwa Polska od nas dostanie. Nawet znajdziemy jakiś bryloczek do kluczy ze Świętym Krzysztofem, aby te klucze też nie zgubiły się, bo wiadomo, różnie to bywa. Zofia Sokołowska i Mateusz Sigiel z Miwa Polska byli dziś naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Dziękujemy ślicznie. A Państwa zachęcam do tego, żeby jeździć ostrożnie, jeździć z głową i jeździć z Bogiem. Do zobaczenia w kolejnym programie Minął Tydzień, już za tydzień.